Cześć wszystkim! Dzisiaj witam Was za kierownicy najnowszego Volvo XC60. Jest to model poliftingowy i chociaż z zewnątrz odróżnić się go nie da, to jest to pierwsze Volvo, które testuję i które posiada Google'a na pokładzie. Co jeszcze zmieniło się w tym modelu? Jak wpłynęło to na jego codzienne użytkowanie? Zapraszam na test. Standardowo, zanim przejdziemy do konkretów, chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu, na przykład XC60, mogą w bardzo prosty sposób sprawdzić historię konkretnego egzemplarza, którym są zainteresowane. Co wystarczy zrobić? Wchodzicie na stronę carvertical.com, wpisujecie VIN i po chwili wyskakują Wam wszystkie informacje odnośnie takiego samochodu. Te informacje to na przykład to, czy dany samochód nie był skradziony, albo czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu, lub czy nie jest powypadkowy. To wszystko możecie sobie zobaczyć łącznie ze zdjęciami z takich uszkodzeń. Możecie sprawdzić wyposażenie, jakie powinno być w danym egzemplarzu, a jakie faktycznie jest, i całą masę innych informacji. Dla tych, którzy nie wiedzą, kolejny plus jest taki, że teraz możecie zrobić to 10% taniej. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu. Zniżka naliczy się sama, także działajcie, korzystajcie, nie dajcie się oszukać. A my przechodzimy do Volvo. I teraz dla wyjaśnienia, jeśli ktoś nie oglądał, to jest u mnie na kanale pełen test Volvo XC60. Była to wersja T8, czyli najmocniejsza. Jeśli ktoś jest zainteresowany, w opisie do tego filmu ma linka. Także nie będę mówił wszystkiego od początku. Skupię się na tym, czym odróżnia się ten egzemplarz, którym aktualnie jeżdżę. I pierwsza rzecz jest taka, że tym razem do testu otrzymałem diesla. Konkretnie jest to oznaczenie B4 AWD, czyli wiąże się to z tym, że mamy tutaj czterocylindrowy silnik diesla, 197 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Ważna rzecz to także 8-biegowa skrzynia, o czym powiemy sobie chwilkę później. Oraz, co bardzo istotne, mamy tutaj miękką hybrydę. I zanim przejdziemy do Google'a, skupmy się chwilę na dieslu. Ja, aby sprawdzić ten silnik, pokonałem ponad 1000 km. Po raz kolejny pojechaliśmy sobie nad morze. Ważne, żebyście wiedzieli, że na przykład dane, które będę podawał odnośnie spalania czy dynamiki jazdy, wiążą się z tym, że na pokładzie było 5 osób i samochód zapakowany praktycznie na full. I teraz tak, 197 koni mechanicznych plus 14 dzięki miękkiej hybrydzie. W tego typu samochodzie klasy premium, wielkości SUV-a, może wydawać się nie za dużo, szczególnie, że mamy tutaj AWD. Jak natomiast było w praktyce? Ja troszeczkę bałem się tego, że ten silnik może w pewnych sytuacjach okazać się troszkę za słaby. Lecieliśmy trasą szybkiego ruchu, także miałem okazję to sprawdzić. I co ciekawe, ten samochód w tej wersji do 100 km na godzinę katalogowo rozpędza się w 8,3 sekundy. To jest wartość bardzo w porządku. Na pewno nie opada szczęka od samego przeczytania takich danych, ale nie jest źle. Tyle, że moim zdaniem dużo ważniejsze jest to, że ta jednostka generuje 420 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a to już jest taka wartość, która w zasadzie w każdych warunkach pozwala jeździć zupełnie bezstresowo. Tak naprawdę, jeśli boicie się troszeczkę tej mocy, że przy tym rozmiarze samochodu to może być troszeczkę za mało, moim zdaniem jest w sam raz i zupełnie nie trzeba się tego bać. Na pewno muszę powiedzieć, jeśli szukalibyśmy jakichś minusów, że ten silnik słychać. I to w zasadzie słychać w każdych warunkach, przy każdej prędkości. Jak już przy tym jesteśmy, ja zawsze podaję wady, te, które rzuciły mi się w oczy, w tym przypadku w uszy, to ten samochód do, powiedzmy, te 80-90 do 100 km na godzinę wyciszony jest rewelacyjnie. Powyżej, no to jest rzecz, nad którą ja się troszkę zastanowiłem, bo myślałem, że będzie dużo lepiej. Powiedzmy przy 140 na godzinę na autostradzie wyciszenia ja na pewno za zaletę tego auta bym nie uznał, a nawet powiedziałbym, że powinno być lepiej. No ale równie ważna, a może nawet ważniejsza rzecz, czyli spalanie. U nas, przypomnę, 5 osób, pełen samochód załadowany, w trasie przy 120 km na godzinę to spalanie było na poziomie około 8 litrów, może ciut mniej. Przy 140 zbliżyło się mocno do 9. Także może nie jest to mało, ale patrząc na to, ile spalają benzynowe silniki w Volvo, nie mówię o pluginach, po prostu benzynowe, no to jest to jednak zauważalnie mniej. Także podsumowując, dynamika w zupełności wystarczająca, spalanie do przeżycia, wyciszenie mogłoby być lepsze. To są takie moje wrażenia po tym 1000 km spędzonych za kierownicą tego modelu. Wspomniałem też, że wypowiem się na temat skrzyni. To jest 8-biegowa klasyczna skrzynia automatyczna.
Ja powiem tak, przez 95% czasu użytkowania tej skrzyni ja nie miałem z nią żadnych problemów, nie miałem do niej żadnych zastrzeżeń. Ona działa może nie zachwycająco, ale działa bardzo dobrze. Przeważnie nie zwracamy na nią uwagi, a to jest bardzo ważne przy automacie. Ale są takie momenty, na przykład właśnie gdzieś tam przy zwalnianiu, gdzie praktycznie się zatrzymujemy, zaraz nagle ruszamy, że ta skrzynia potrafi szarpnąć. Przynajmniej zdarzyło się tak u mnie. I może nie jest to wada, ale to jest coś, co wymagałoby pewnego dopracowania. Natomiast miękka hybryda. Tutaj też nie ma co się jakoś mega długo rozwodzić, tyle że powiem jedną rzecz. To jest diesel. Gdyby miękka hybryda, bo ona oczywiście w teorii powinna troszkę obniżyć spalanie, gdzieś tam wspomagać silnik przy działaniu urządzeń, systemów pokładowych i tak dalej, ale gdyby tak naprawdę jedynym sensem posiadania miękkiej hybrydy, czy instalowania miękkiej hybrydy w samochodzie było to, żeby ten samochód, czy system start-stop w takim samochodzie działał tak, jak on działa, czyli kompletnie niezauważalnie, no to ta miękka hybryda ma już sens. Tu się naprawdę można zachwycić tym, jak ten silnik gaśnie i jak się uruchamia, bo tak jak mówię, jest to praktycznie niezauważalne. Oczywiście wpływa na to miękka hybryda i to jest coś kapitalnego. Czy obniża spalanie? Nie wiem, bo nie ma tego jak sprawdzić. I zanim zapomnę, bo patrzę się teraz w lusterko, może zauważyliście, jest ostrzeganie o pojazdach w martwym polu, bo wiem, że część osób zastanawiała się nad tym, czy to w ogóle w tych samochodach jest, zdarzają się różne sytuacje, wiadomo, brak części i tak dalej, to wszystko, z czym boryka się teraz rynek nowych samochodów. No to ja to przynajmniej w tym egzemplarzu mam. No ale dobra, idźmy dalej, czyli przechodzimy do Google'a, czy ogólnie wyświetlacza tego i tego przede mną. Bo to są rzeczy, które przede wszystkim zostały zmienione. Na początek ogromny minus, czyli to, że na dzień dzisiejszy, a nagrywam ten film na samym początku grudnia, asystent nie obsługuje języka polskiego. Dla części osób może to nie być żaden minus. Ja uważam, że jednak jest, bo na przykład telefony i asystent Google'a w telefonie je obsługuje, więc fajnie, gdyby tutaj również to tak wyglądało. Z tego, co wiem, będzie aktualizacja. Ten język nawet już podobno w grudniu miał być. W tym egzemplarzu, którym ja jadę, tego nie ma. No ale za jakąś dużą wadę tego uznawać nie powinniśmy, skoro zaraz ma się to pojawić. Ale muszę wspomnieć, że na ten moment tego nie ma. I na pewno w pewien sposób ogranicza to po prostu zabawę tym udogodnieniem. No ale zobaczcie, nie połączyłem telefonu żadnym Android Auto, nie mam podłączonego kabla, w ogóle nie mam telefonu podłączonego, tyle że mam sparowane przez Bluetooth, ale co mogę zrobić? Mogę sobie od razu włączyć mapy googlowskie, te, które ja najbardziej uwielbiam i uważam, że są po prostu najlepsze. Działają super, w zasadzie dokładnie tak samo jak w telefonie. Dla mnie to jest mistrzostwo świata. Wiem, że jest bardzo duża grupa osób, która tablet Volvo, ten, to jak on działał, to co w nim było, ogólnie obsługę tego systemu bardzo lubiła i bała się zmiany. Jestem przekonany, że znajdą się dwie grupy. Jedna, ja chyba do nich należę, ponieważ ja na początku miałem pewne wątpliwości co do tego tabletu, później się do niego przyzwyczaiłem i przekonałem, ale nie byłem wjeżdżony w niego na tyle dużo, aby ta zmiana u mnie wywołała jakieś negatywne emocje, chociażby z samego faktu, że przełamała moje przyzwyczajenie. Mam nadzieję, że w miarę sensownie powiedziałem, o co mi chodzi. Nie będąc przyzwyczajonym do starego tabletu Volvo, ja tę zmianę odbieram na plus, ale jestem przekonany, że jeśli jeździcie Volvo od dawna, to może być odwrotnie. Nie jest to taka ewolucja, gdzie wsiadacie i od razu jesteście w domu. Trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba się tym pobawić. Parę rzeczy zniknęło. Przykładowo, tu i tak nie ma dużo guzików, ale na przykład zwróćcie uwagę, nie mamy pokrętła do zmiany trybów jazdy. Można pewne rzeczy zmieniać tutaj, takich jak charakterystyka układu kierowniczego i tak dalej, ale już tych trybów jazdy, dynamic, sport i tak dalej, pokrętła nie mamy. Mimo że ja mam tutaj pneumatyczne zawieszenie, no to zniknęło pokrętło, a część rzeczy, chociażby tak jak muzyka, wcześniej naciskaliście sobie, mieliście od razu scena i tak dalej. Zobaczcie, ja muszę wejść w ustawienia, muszę wejść w dźwięk. I to też się tutaj dosyć mocno zmieniło. Chociaż jest tutaj dużo funkcji, możemy sobie dźwięk standardowo dopasować według swoich preferencji, ale ogólnie będziecie musieli się do tego przyzwyczaić. Nie chcę wydawać wyroku, bo tak jak powiedziałem, jestem w stanie się założyć o 7 zł, że powstaną dwie grupy. Jedna będzie za, druga będzie przeciw, bo to jest zmiana, która moim zdaniem wywoła właśnie takie reakcje. Tak samo jak zegary, bo to jest kolejna rzecz, która się zmieniła. Co ciekawe, tutaj mamy w zasadzie tylko dwa ustawienia. Takie główne, na którym jadę, i drugie, które jest mega podobne. Ja powiem tak,
W mojej ocenie te zegary spełniają swoją rolę z dwóch powodów. Po pierwsze, są dość proste. Mamy tutaj po prostu mapę. Ona może nie jest niezbędna, bo może się wyświetlać tutaj. Macie też head-upa, ale na pewno nie jest to coś, co mi przeszkadza, a prędkość wyświetlana elektronicznie to jest coś, do czego ja się przyzwyczaiłem. Chcę mieć to w każdym samochodzie i za każdym razem szybkie spojrzenie, wiem ile jadę, wiem jakie mam ograniczenie, wiem na jakim trybie jest skrzynia, jeśli gdzieś tam stoicie. To są zegary proste, ale moim zdaniem bardzo eleganckie. Mi się podobają. Kolejną zaletą natomiast, tak jak powiedziałem, o head-upie. Jak wpiszecie sobie w mapę googlowską jakiś cel, to kapitalną rzeczą jest to, że na head-upie będziecie widzieli, że na przykład za 100 metrów macie skręcić w prawo. Komendy z mapy wyświetlają się na head-upie. Mega dobra rzecz. Jadę oczywiście, jak to w testówkach, bardzo wysoką wersją, która po raz kolejny potwierdziła to, że Volvo ma jedne z najlepszych foteli w ogóle, jakie dostępne są w tej klasie samochodów. Nie będę wspominał, że mam tutaj grzanie i wentylowanie, bo to jest oczywiste, ale mam masaż. On moim zdaniem działa rewelacyjnie. Czasami te masaże są takie, powiedzmy, mają jakieś tam 1 czy 2 stopnie ustawień. Tutaj jest tyle możliwości konfiguracji i fotela, i masażu, że kapitalna rzecz i na pewno to polecam. Polecam też dopłacić, oczywiście, tak jak przed chwilą mówiłem, o dźwięku. Bowers & Wilkins to jest podstawa w tym samochodzie. Jak macie na czymś zaoszczędzić, to zaoszczędźcie na czymkolwiek innym, ale nie na audio. Mówiłem to też ostatnio przez 90. Jedna z najlepszych rzeczy w tym samochodzie, jeden z najlepszych systemów audio na rynku. Ja go kocham. I jak mówimy też sobie o wnętrzu, to też wspomnę, że bagażnik ma 483 litry. To nie jest szokująco wielka wartość. I powiem szczerze, że my się spakowaliśmy na styk, ale fakt, było 5 osób. Można spodziewać się, że będzie troszkę więcej, ale na pewno nie jest to tak, że ten bagażnik jest mały, prawie 500 litrów. Miejsca natomiast z tyłu jest cały ogrom i przed kolanami siedzimy sobie bardzo wygodnie i tak samo nad głową. Jedyne narzekanie, jakie usłyszałem od osób z tyłu, to to, że troszkę wygodniejsze mogłyby być zagłówki, ale jakby sam tego nie sprawdziłem, bo nie bardzo miałem jak. Natomiast tak jak sobie wsiadam, to miejsca jest naprawdę od groma. Trzy osoby z tyłu na nic nie narzekały. I kolejną rzeczą, którą muszę pochwalić, to asystenci jazdy. W zasadzie wszyscy, nie będę ich wymieniał, bo jako całość działają kapitalnie. Tutaj tak naprawdę, jeśli włączycie sobie tempomat, macie asystenta jazdy ustawionego, to kapitalną rzeczą jest to, że ten samochód nie lata od lewej strony do prawej, jedzie cały czas środkiem pasa. W zasadzie musicie tylko trzymać kierownicę, nadzorować, a on robi większość roboty za Was. Świetna rzecz na trasę, mega polecam takie rozwiązanie. Mi się to bardzo podobało. I też zaznaczę, że wracaliśmy w mało sprzyjającej aurze, ponieważ powiedzmy w połowie drogi zaczęła się śnieżyca, była noc. Były to mocno słabe warunki do jazdy. I muszę podkreślić, że ja w tym samochodzie czułem się mega bezpiecznie. Napęd na 4 koła plus wszystkie systemy bezpieczeństwa, które na tym pokładzie mamy, powodowały to, że jedziecie sobie kompletnie bez stresu. Bardzo dobre LEDy, dobre hamulce. Jest tak, jak powinno być w Volvo. Jedziecie po prostu kompletnie bez stresu. Podsumowując, zmiany, które Volvo wprowadziło w XC60, moim zdaniem, mogę się mylić, ale taka jest moja opinia, przypadną do gustu osobom, które z Volvo wcześniej styczności nie miały, albo miały taką styczność jak ja, czyli po prostu miały okazję tymi samochodami trochę pojeździć, ale nie były te osoby użytkownikami samochodu na co dzień przez rok, 2, 3, 5 lat. Te osoby, wsiadając do takiego XC60, moim zdaniem powinny być pod wrażeniem funkcjonalności tego auta, tego co tutaj po prostu mamy. Bardziej boję się o dotychczasowych użytkowników, którzy mają swoje przyzwyczajenia, szczególnie takich, którzy nie do końca mają takie zaufanie, aby wpisywać tutaj swoje wszystkie hasła do Spotify'a, do aplikacji googlowskich i tak dalej, bo możemy to zrobić zupełnie niezależnie od telefonu, pologować się po prostu tutaj. Osoby te były przyzwyczajone do obsługi, do wyświetlaczy i mimo, że to jest moim zdaniem zmiana korzystna, to jest rozwój, to jest coś, w którym kierunku prawdopodobnie będą dążyły auta, to jestem bardzo ciekawy opinii tych osób, bo moim zdaniem wcale nie musi być ona dla tych zmian pozytywna. Także zawsze proszę o Wasze opinie i tym razem zwracam się przede wszystkim do Was, jeśli jeździliście Volvo i mieliście już okazję sprawdzić te najnowsze z usługami Google'a, to napiszcie, jakie są Wasze wrażenia. Ja natomiast, oceniając na koniec, tak jak wszystkie samochody od pewnego czasu, podkreślę, że jestem w tej grupie, której się te zmiany podobają i też od pewnego czasu jestem po prostu fanem Volvo, bo świetnie czuję się w tych samochodach, bardzo lubię nimi jeździć w trasę, mega podoba mi się ich wygląd. Jako całość
tej wersji, czyli z dieslem, po liftingu, czyli z wszystkimi zmianami tutaj i tutaj, daje końcową ocenę 9. Wiem, dużo, ale takie jest moje zdanie. Dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które już niebawem. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!